Ciele. Jak Alicja w Królczej Norze. Z jedną małą różnicą. Nie ma herbatki, jest mnóstwo skurwysynów, którzy będą chcieli nas zabić. Super. Nie ukrywam maleńkiego niezadowolenia, ale kiedyś musiało do tego dojść. Tak czy siak, witam was serdecznie, ja jestem Kaftan, a wy oglądacie kolejny odcinek The Last of Us. Dobra. Teraz myślę, że będziemy mieli mały problem z tym, żeby nie strzelać. Wręcz przeciwnie, myślę, że jak najbardziej wskazane jest strzelanie. Za mną coś jest? Za mną coś jest, za mną coś jest. Shit. Nie. Zdawało mi się, okej. To musiał być cień. Dobra, Joel, dawaj. Rozbujajmy towarzycho. Co też tam knujesz, paskudo? No to jest pytanie. Na śniadanie. Co ty, kurna, robisz? No co za durnie, dobra. Czyli będziemy musieli jakoś to rozplanować tak w miarę sensownie. Może nam to troszkę zająć, bo wolę nie tracić bezsensownie amunicji. W sumie żałuję tego ostrza, ale bałem się, że ktoś jest za mną jakoś tak instynktownie. Raczej go użyłem. Może nie było to do końca marnotrawstwo, ale wiecie. Zawsze lepiej to jedno ostrze zatrzymać. Czy to jest? Nie, to jest zwykły koleś, okej. Okay. A, cześć grzybie. Śpij dobrze. Dobra. Ostrze mam ulepszone na maksa, to mnie pociesza. Właściwie nawet tego nie zauważyłem. Dopiero teraz. W sumie pytanie, jakbym łuku zaczął używać, czy nie byłoby to głupie. Zwłaszcza, że on jest cichy, ale... Nie, może lepiej nie. Nie trafię, zlecą się i będzie niepokojąca sytuacja. Okej. Okay. Sorry, musiałem się podrabać po nosie. Okej. Okay. Są trzy. Tyle przynajmniej wiemy, że jest ich na pewno. Moglibyśmy spróbować tego tutaj udusić. Mielibyśmy wtedy już tylko duet. Kurde. No ale dobra, on chodzi cały czas w kółko, bo wraca tu i przechodzi korytarzem i wraca tutaj. Ten może być kłopotliwy, jeżeli do niego podejdziemy. Może mnie ugryźć prosto w twarz. A takie rany raczej się nie goją. Jest po nich kurewsko duży strób. Więc sobie to odpuścimy. I powiedzmy, że spróbuję raczej... nieco... możliwości... teatralnych. Dobra. Tu w sumie... butelką go raczej nie zgładzę. No chodź tu, parszywku, pierdzielony. Wybaczcie mi wrodzoną ostrożność, ale... wiele mnie nauczyło, że lepiej nie robić się bohatera. Zwłaszcza w tej serii. Pamiętacie elementy z Billem? Ginąłem jak ścierwo. Ha. Dobra. No i teraz bym go udusił, gdybym był tam, ale nie widzi mi się kuźwa siedzieć w jednym miejscu w kółko. Bo to bez sensu. Dobra, załóżmy, że on jest mądry i robi kółko. Jest jak grecki ślepiec. Cały czas to samo. No teraz moglibyśmy jednego tutaj pączuszka udusić. Z tym, że... obawiam się, że... jeżeli nie zdążymy, może się to skończyć nieciekawie. To też albo rzucę napój.
Cholera, no. No chodź tu, chodź tu. Dobra, to może być nasza szansa. Chodź, chodź, chodź. Pszczółko! No to teraz pytanie, skąd miałeś przy sobie 50 nabojów, znaczy no, 50, nie wiem, mililitrów oleju do miotacza ognia? To jest pytanie, na które odpowiedzi nie uzyskam, dlatego że on już nie żyje. Ryzykować? Czemu nie? Okej. Hej, nie jest źle. Aha, czyli już wszystko jasne. Dobra. Czyli po prostu mamy... Kurwa, czy to jest ten boomer taki? No na niego to już zużyjemy Mołotowa na 100%. Ale najpierw... Jerzyk! Co? Jak ty to przeżyłeś? Jak ty to przeżyłeś, parszywy? Masz... Jeszcze stoi! Jeszcze stoi, co za gnida? Benz! Benz! Zmarnowałem te dwa naboje, prawda? Trudno. Cholera. Ty gnido. Palisz się jak jogurt naturalny, ale cholera. Jerzyk potrafi położyć aż... No, właściwie teraz to wymyśliłem. Jerzyk potrafi położyć aż trzech kuźwa grzybiarzy. A jeden boomer to już problem, naprawdę. Rany boskie. Cześć, butelka. Zarwałem twoją siostrę, ciebie już nie potrzebuję. Dobra. No. Nie, nie na. Myślałem, że coś do napisania. Znaczy, Jezu, coś do napisania. Coś do czytania, kuźwa. Mózg zaczyna płatać figle. To już ten moment, w którym powinienem sobie strzelić w głowę. No ale dobra. Nie ma na to czasu. Problemy egzystencjalne na później. Teraz idziemy do przodu. Jak tu macie wszystko ładnie zarośnięte? Przecież nie powiem, że ten grzyb brzydko wygląda, bo wygląda to całkiem oryginalnie. Aha, trochę głośno, mówicie trudno. Dalej, dalej, dalej. W jakim to było filmie? Po co robisz te wszystkie pompki, a nie możesz podnieść jednej deski? Jak to było? Nie, bo to nie było... W jakim to było filmie? Jakiś film akcji. Cholera, w czym to było? Teraz się będę pół odcinka zastanawiał. Cholera. Pomyślmy, w czym to mogło być, w czym to mogło być? No bo wiem, że był jakiś młody człowiek, który mnóstwo ćwiczeń robił. I potem była jakaś sytuacja, w której było, leżała na nim deska, on jej nie mógł podnieść. Wiem, że był starszy człowiek. Mógł go grać, nie wiem, ktoś pokroił albo Jeff Bridges, albo Robert De Niro. Armia USA zaprzestaje poszukiwań, Lev Benioff. Sprawozdawca wojskowy. Po ostatnim raporcie World Health Organization, zgodnie z którym 60% populacji globu nie żyje lub jest zarażona CBI, Armia Stanów Zjednoczonych wystosowała oświadczenie o zaprzestaniu poszukiwań osób zaginionych. Mając na uwadze bezpieczeństwo podchodzących obywateli, obszary w promieniu 10 mil od stref kwarantanny pozostaną objęte wojskową ochroną. Jednakże dalsze próby ewakuacji osób uwięzionych w trudno dostępnych miejscach zostaną zaniechane. Prokurator generalny Arthur Munro postawił sprawę jasno. Found this in town, what the fuck, no one's coming. Ha. Huh. Kurde. W jakim to było filmie? Ha. Huh. Nie pamiętam, sorry, po prostu nie mam zielonego pojęcia, w czym to było. Wiem, że dom się walił, albo jakieś deski upadały i ów młody człowiek był więziony właśnie pod belką. Jezus Maria, przecież to był Batman powraca. Znaczy powrót... I co jak chrzani? Jaki Batman powraca? Batman Begins! Batman Początek Christophera Nolana, właśnie! Kiedy
Ra's al Ghul i reszta, nie powiem wam, nie będę wam spoilerował, jeżeli nie widzieliście, bardzo fajna trylogia, polecam. Bane też poleca, ale nie mam gdzieś tutaj szklanki, żeby poudawać głos Bane'a. Tak czy siak. I wonder what will break first! Ale, wracając do tematu, tak właśnie, jest taka scena, przy której Alfred podchodzi, Bruce jest przygnieciony. Tak, wszystko w porządku. Bruce jest przygnieciony, Alfred właśnie mówi, po co robi, paniczu, po co robicie tyle tych cholernych pompek, skoro nie możecie podnieść jednej pieprzonej deski. Świetna scena. Bardzo miło wspominam ten film. Zresztą cała trylogia jest świetna. Dark Knight w wykonaniu Nolana. I powiem szczerze, że widziałem ten ostatnio Man of Steel, remake super, znaczy remake, reboot Supermana od Zacka Snydera bodajże, którego producentem wykonawczym był Christopher Nolan i powiem szczerze, że nie zrobiło na mnie to dużego wrażenia. Nie wiem, jakoś przeszedł ten film przeze mnie jak mgła, szczególnie jakoś mnie nie ruszył, ani szału na mnie nie zrobił. Wrażenia ogromnego też jakoś nie. No taka baja można obejrzeć, nie? I trzy. Try the gate. Działa jak nowa. Bajer jak stąd na księżyc. Those clickers. You think they were fireflies? No. No, I don't think so. Mieliby na sobie jakieś mundury albo oznakowanie. Well, Bill used them as a form of defense. Maybe they're doing the same. Yeah, I could see that. Spokojnie, Ellie. Na pewno wszystko dobrze się skończy. Chodź. Ostatnio gry nas nauczyły, że niekoniecznie możemy oczekiwać miłych zakończeń, wręcz przeciwnie. No bo te złe robią kurewsko dobre wrażenie. Cholera. Get him. Jak tu pięknie. Yeah, I'd expect to see someone by now. Let's get inside. Przepraszam panią, muszę na chwilę ściąć, żeby zebrać rzeczy. Dobra, mamy mnóstwo namiotów, to też możemy oczekiwać, że what, university? Yeah. Będzie sporo rzeczy. No, not as a student, at least. Why not? I had Sarah when I was pretty young. For a while. What happened? Okay. Too much? Too much. Okay. Czyli najwyraźniej nigdy się nie dowiemy, co się stało z żoną. Joel wydawał się być w porządku facetem, więc nie sądzę, by... kobieta okazała się szują, albo on dla kobiety, więc pewnie... zmarła, może przy porodzie. Kto wie. Straszna śmierć. Bardzo bolesna. Mówię oczywiście nie o stronie medycznej, tylko... właśnie. Jest szklany budynek, Eli. A szklany budynek oznacza oddział, wydział naukowy, medyczny. Nie wiem, gdzie oni tam mieli być. Gdzie ty jesteś, do cholery? Eli. Eli. Kurwa, myślałem, że to ja jestem od zapadania się pod ziemię, no... rany boskie. O, przepraszam. Jest ciemno, nie zauważyłem. Jaskrawe kolory i w ogóle. Kolorystyka jest bardzo amerykańska. Ciężko przyuważyć, no. Hey, what about over there? Yeah, that looks like a way in. Zdajecie sobie sprawę, że tak naprawdę
Stanach kolorystyka może być również trochę inna. Zwłaszcza, że natężenie na przykład powietrza jest inne, więc i oświetlenie inaczej działa. A kolory to tak naprawdę tylko... No, kolorów tak naprawdę nie ma. To jest tylko kwestia odbicia się światła. Załamanie światła sprawia, że widzimy różne kolory. To też, jeżeli stężenie powietrza jest inne w Stanach, może i kolory są inne. Kto wie? Z koniem? Nie sądzę. Możemy zepchać samochód. Naprawdę. Naprawdę, kurwa. No. Jak ja mogłem nie zauważyć tak cholernie dużego kontenera? Tak cholernie dużego kontenera. Tak niesamowicie turkusowego kurewstwa, które waży prawdopodobnie tonę. Kamraty, łatwarte! Chodzimy. Co teraz? A, mamy ciężarówkę, w sumie moglibyśmy na nią wskoczyć. Ale to po kontenerze, a teraz rozejrzyjmy się, czy aby nie ma gdzieś jakichś ciekawych miejsc albo rzeczy. No proszę państwa, jeżeli tak mi wszystko zamkniecie przed nosem, to oczywiste, że się tam nie dostanę. Dobra, raczej nic tu nie ma. Panie kontenerze, potrzebujemy pańskiej pomocy. Ostrożnie, ostrożnie. Eli, odsuń się. Ech. Bez łaski. Czy mówi się właściwie łaski bez? Mniejsza. Hopla. Hopla. No jesteśmy w budynku, właściwie w wydziale naukowym. Panele słoneczne działają. Energia się zbiera. A ja wnioskuję, że nie. Jednak nie. Myślałem, że gdzieś tutaj możemy, no wiecie, znaleźć coś ciekawego. Co to było? Nie wiem, co Joel przez chwilę zrobił, ale wyglądało to co najmniej zabawnie. Dobry skok. Dobra, to się rozglądamy. Budynek naukowy oznacza to, że będzie tu mnóstwo stafu, które będziemy mogli oczywiście podnieść. No bo... Po co w końcu jest staw, nie? Nie po to, żeby go palić. Mówię oczywiście tutaj o... No wiecie, niszczeniu. Ale jazda. Teraz znaleźć tylko stół do modyfikacji. O! O Boże, nie wiem, czy ja jestem największym farciarzem świata? Bardzo możliwe, bo ostatnimi czasy naprawdę zdarza nam się to często. No niech mi teraz ktoś powie, że mamy mały wybór co do modyfikacji, bynajmniej. Jest tego od cholery, tylko nie bardzo wiem, który może być najbardziej praktyczny. Więc zabawimy się w shotguna, który jak na razie ratował nam dupsko nieraz. Może być szybkostrzelność, bo w sumie to ostatnio go troszkę zaniedbałem, jeśli chodzi o strzelanie. Troszkę mi się spodobał też ten nie shotgun, tylko obrzyn. O, w sumie. No i teraz mi nie powiecie, że marnuję łuk. Bo przynajmniej mam motywację do... Do tego, żeby... Żeby nieco łuku częściej używać. O cholera, jak tu ładnie. No nie powiecie, że nie. Wysprzątane, cholera, wszystko. Mam identyczne krzesło. Prawie. Pewnie moje jest mniej wygodne. No, nie jest tak źle. Troszkę rzeczy tu zostawili. Między innymi puste szuflady. Okej. Okay. Eli, nie włócz się za bardzo. Niech cię mam na oku. Jak mi się zgubisz albo stanie się coś złego, to dopiero będzie głupio.
W końcu tyle drogi razem przeszliśmy. Raczej głupio by było, gdybyśmy się narazili wzajemnie na kłopoty. Ty sądzisz? Tak, pewnie mam rację. Przytaknę sobie sam, trochę się z tym lepiej poczuję. Fireflies! Care for mankind over here. Anyone? Let's keep it down until we figure out what's going on. Cholera. Nie podoba mi się to. No miał być taki budynek, rozumiem, że mogli się wynieść, prawda, ale no wygląda na to, że zostawili raczej sporo stawu. No ale plus, dopóki nie znajdziemy jakiegoś sprzętu medycznego, takiego stricte, który mógłby, nie wiem, wskazywać na to, że wynieśli się naprawdę w pośpiechu, to nie ma się o co martwić. Nothing useful. Enough near, but a bunch of medical mumbo jumbo. I don't get it. Looks like they all just packed up and left in a hurry. Maybe not all of them. Stay close. O cholera, ja nie lubię takiej sytuacji. No ale tak, zła wiadomość jest taka. Co teraz znaleźliśmy, to był faktycznie sprzęt medyczny. Albo jakieś tam medyczne pierdoły. Przez pierdoły trzeba rozumieć prawdopodobnie jakieś zapiski. No a cóż, raczej miesięcy czy lat badań to by tak nie zostawili, prawda? Oj, Obrzyn, co ja bym bez ciebie zrobił? A właściwie, nie, to nie jest El Diablo. El Diablo to jest ten Weblay taki, 44 z lunetą. To się nazywa... Jak to się kuźwa nazywało? Nie wiem, nazwiemy cię... Sprośnym Ludwikiem. Mówię o broni, oczywiście. Eli, odsuń się, ja i Ludwik wejdziemy do środka. Eli! Co mówiłem o otwieraniu drzwi? Ja idę pierwszy, na wypadek, gdyby coś mi miało zabić, to szybko się... No, dobra, nieważne. Find out where they went. Czyli tak czy siak szukamy ciała. Nie wiem, czy to dobra wiadomość. No ale lepszy ryc niż nic. Kuźwa, zaraz ja zacznę krzyczeć. Gdzie jesteście? Hello? Hello? Where are you? Show your face. Show your face. Halo? Okej, czyli najwyraźniej wcale nie było tak fajnie na tym ich ostatnim bastionie. Cholera, mam tylko nadzieję, że nie porzucili całej inicjatywy ratowania ludzkości w końcu, jeżeli wystarczy, że wstrzyknął Eli, wiecie, strzykawkę w rękę, albo nawet z ręki, niech to szlak, choćby rękę straciła. Wystarczy kawałek ręki, nieco komórek, jakichś, nie wiem, tkanek, DNA i cała ludzkość, może, no może nie cała, ale na pewno dla jakiejś tam części ludzi starczy szczepionka. A pewnie mają już sprzęt, żeby ją... Znaczy mają. Dostęp zawsze się znajdzie. Jeżeli udałoby się jakoś wyprodukować więcej takich szczepionek, kto wie. Może jest to i plan dobry. No jeśli nie, to trudno. Najgorsze, co można zrobić, to po latach pracy coś rzucić, wierzcie mi. W sensie, wiecie, stracić zapał bez osiągnięcia celu. Co innego ja na przykład, ja się mogę bawić w YouTube'a, nagrywać sobie gry, aż w pewnym momencie gry mi się znudzą i tyle. Do pewnego momentu są gry i seks, potem pozostaje już tylko seks. Takie życie, no. Okej. Okay. Szuflado, pokaż mi prawdę. O kurwa, duża ta prawda. I to ładnie zapakowana w paczce. Doprawiona ołowiem i obrobiona w panierce z metalu. Chociaż właściwie nie wiem, z czego się robi łuski nabojów. O, to jest pytanie. No bo chyba z miedzi albo z metalu. Mniejsza. Znalazłaś coś? O kurde, no jest tam faktycznie spory tunel.
wygląda na medyczny. Podobne były w Cloverfield. Projekt Monster, czy jak to tam nazwali Polacy. Bardzo fajny film, serio. The fuck? Shit. Warto zobaczyć. Nie jest to jakiś, wiecie, majstersztyk reżyserski, ale przyjemnie się to ogląda. No i co my tu kurna mamy? The fuck? Nic tu nie ma. Rentgen. O kuźwa. Zdjęcia rentgenowskie. Narośli grzybicznej, tak? Na głowie pacjenta. Wygląda to okropnie. O mój Boże. I co teraz? Niezidentyfikowany hałas nadal gdzieś tam biega. Spokojnie! Nie zakładajcie planety małp! Jestem po waszej stronie. Do czasu. Spokojnie, Eli, znajdziemy ich. No i czy ona nie jest zabójcza, no? Żarty, kurde. O, ja pierdzielę, takie... Kawały sytuacyjne są najlepsze. Dobra. Relaks. Skupienie i jedziemy. O, nieśmiertelnik, przynajmniej tyle ich kurwa zostało. No ale nieśmiertelnik w tym momencie to możemy sobie wsadzić w dupę. Bo praktycznego użycia to raczej dla niego nie znajdziemy. Ale mamy za to półkę. A tu bu, szczepionka, koniec świata, dziękuję serdecznie. Wszyscy zadowoleni. Jeden zastrzyk w tyłek i jesteśmy zdrowi. Czemu w tyłek? No bo czemu nie? Czołem. I wiecie co? Zrobię sobie jeżyka. Bo jeżyk mi ostatnio strasznie smakuje. Jeżyki są fajne. Mówię o takich, wiecie, robionych z... no, kiełbasy. Pyszne są. No co ty? Naprawdę nie widziałeś tego biurka za tymi cholernymi drzwiami? Aj, Joel. Oho. A, strzelił sobie w głowę. Looking for the fireflies, they've all left. Yeah, no shit. I'm dead. Or I will be soon. Got me some time to reflect. Been years that felt like we were... fucking thing was a giant waste of time. I'm not gonna do this anymore. Come on. Return to St. Mary's Hospital in Salt Lake City. You'll find him there, still trying to save the world. Good luck with that. Do you know where that is? I know the city. Is it far? It ain't close. I mean, on horseback. What? The fireflies? Get down! Oh! Cholera! Czy jednak nie świetliki, dobra. Ja pierdzielę i teraz się okaże, że będziemy musieli się męczyć jeszcze z bandą sukin synów. Cholera. Dobra. Do boju, Glock, do boju. Miejmy nadzieję, że jeszcze tu nie wparowali. No, wygląda czysto. Możliwe, że musimy ich tylko zdjąć przez okno. Chociaż... kurwa, chyba jednak nie. To by było za proste, prawda? No ale nie ma ich w budynku, co jest? Jakby byli już i bym słyszał. Co to jest, co to jest, co to jest? Kurwa. Rychło w czas.
this, what do we do with all you guys? They say the tainted batch needs to be put down. You know what I say? I say screw that. Who made a bigger sacrifice than you, right? Anyone deserves to run free out there. Hey, easy! Shit! Oh no. It bit me. Oh my god. Debil. O Jezu. Tak, otworzę klatkę z zależną małpą. To genialny pomysł. Oho. Oh shit! Oh shit! Navajo, sukinsynu. Kolejny. Czekajcie, wolna ręka. No i jedziemy. Eli! Sukinsynu, Eli cię ustrzeli. No. No to ostatni mohikaftan. Jedziemy do akcji. Czyżby to tyle? A nie. Nie. Nie, niemożliwe. Na pewno ich było więcej niż dwóch. Wcześniej nie było tam flary. Właśnie. O Jezu, jak się przestraszyłem. Oj, udźwiękowienie sprawia, że zaraz... ugryzę glebę. Eli, się spokojnie. Jest ich dwóch, damy radę. Trzech. Też damy radę. Czy to jest gigantyczna mikrofala? Nieważne. Okej, okay, nie może... czterech. No, też damy radę. Hej, mam pomysł. Łapcie Jerzyka. Co to było? Cóż to mogło być? Tajemnica. Tajemnica to moje drugie imię. Trzecie to debil. A czwarte Siegfried. Jakby to powiedział Wódz Indian. Ho! Robię się w tym coraz lepszy. Jezus Maria, robię się w tym coraz lepszy. Słodkich snów. I co, tyle? To wszystko, co macie? Co jest, Eli? Co cię niepokoi? Dorwaliśmy gnoi, co cię niepokoi? Chyba wszyscy. Chociaż nie, w sumie. Zazwyczaj słyszymy all clear, albo coś w tym stylu. Ale w tym momencie nie. W tym momencie oznacza to, że jeszcze ktoś tutaj czyha na nas. Pytanie tylko gdzie i jak go do cholery... O kurwa. Dobra, Eli. Eli, fokus, fokus, fokus. Już tu do nas lecą. Eli, chodź tu. Cholera. 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 Palmy was! Spanikowałem. O, o, nie, 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 nie. Stój, stój, gnido. Cholera, tak, marnuję tę spluwę. Dobra, mamy chwilę. Refleksja. Hej. Wiesz, co jest dobre na ból głowy? To jest ten moment, w którym powinieneś się wychylić. Na przykład... teraz? Zapytam jeszcze raz. Teraz już ci nie odpowiem, bo nie mogłem zapytać. Au. Nie, to nie jest dobre na ból głowy. Seks jest dobry na ból głowy, a ty już dziś nie pobzykasz. Przynajmniej nie z tym strupem między uszami. No ale kto wie. Można grać na litość. Mamy już toporek. Czyżby czysto? Nie, to nadal nie to. Czuję, że coś jeszcze przed nami. I to nie byle co. Bo kolejny pokój z flarą, a to znaczy, że kolejni debile zaraz na nas padną.
Pytanie, czy możemy ich obejść? Chyba nie. Tu był zamknięty pokój. Spokojnie. Dobra, czyli wnioskuję, że są piętro niżej. Tylko którędy? No co, tak po prostu schodami? Ale po co oni tu flary zostawili? Jezu. Może one mają mnie właśnie odstraszyć? Nie wiem. Sprawić, że troszkę się zagubię. Oh shit! Spanikowałem! Spanikowałem! O Jezu, Eli, jak ja się cieszę, że masz spluwę. Ah, dobra. Po drodze sobie wytworzymy jeszcze jedną apteczkę. Cholera, i amunicja się kończy do Glocka. Czołem. Zabawmy się w brudnego Harego z nieco mniejszą lufą. Nie bierzcie tego dosłownie, to metafora. Znaczy, nie, bierzcie to dosłownie! To nie, znaczy zaraz. Zabawmy się w spluwę brudnego Harego z krótką lufą. Tak, to bierzcie dosłownie, to nie jest metafora. Jezu. Sam sobie niszczę samoocenę. Dobra. Hej! No co tam? Ty gnido! Oto co się dostaje, jak się zadziera z kaftanem. Ach. Dobra, Eli, chyba czysto. Zostały już jedne drzwi, dobra. O Jezu! Oh shit! Kwadrat! Eli, zastrzel go! Zastrzel go, już to przerabialiśmy! Nie! 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 Ja pierdolę! Nie zostawiajcie jej samej, błagam. O, nie zostawiajcie jej samej. Nie róbcie mi tego. Kurwa, nie róbcie mi tego, Naughty Dog. Nie róbcie mi tego. Jezu, wszystko brzmi tak pusto. Stawcie mnie na nogi. Jezu, straciłem tak wiele krwi. Ale po co stąd wychodzimy? Tu mogą być... Tu mogą być leki jakieś. Zostańmy tu. Jezu, wszystko się robi takie ciemne, kurwa. Nie róbcie mi tego. Here, lean on me. No. Well, can you walk? Yes. Then fucking walk. Kurwa, leci ze mnie jak z wodospadu.
Nie róbcie mi tego. Nie róbcie mi tego, błagam. Nie, nie, nie. Kurwa, w stronę światła, ja pierdolę. Joel? Dawaj, Joel, dawaj. Nie, kurwa. Nie, nie! O, ja pierdzielę. Joel. Here, stand up. Put your arm around me. All right, let's go. I swear to God, I get you out of this. You're still singing for me. You wish. Wait here. I'll get the door. Take your time. Come on. There you go. Oh shit! Come on. Just get the horse. All right. Can you get on? I think we're safe. Joel? Joel? Shit. Joel, here. Oh, get up, get up, get up. You gotta tell me what to do.